Cześć. Witam was na kanale Videoblog Tech i mam dzisiaj dla was test i prezentację płyty głównej od firmy Aurus model B450 Pro. Sprawdzimy jak jest z jej wydajnością, jak jest sekcją zasilania i na końcu oczywiście podsumowanie, czy warto czy nie warto dokonać zakupu tego mobasa. Na ten test was serdecznie już w tym momencie zapraszam. Na początek jak zwykle Unboxing w takich przypadkach, płyta główna, za chwilę będzie o niej parę słów więcej. Zobaczmy, co dostajemy dodatkowo jeszcze w komplecie. Informacja o gwarancji, skrócona instrukcja obsługi, poszerzona instrukcja obsługi, płytka ze sterownikami, dwa kable SATA, dwie śrubki montażowe z kołkami do dysków M2 i szybko złączka do naszych yy, wyprowadzeń na przedni panel kabelków. Jest. Plus 10 do fps -ów. Dobra, moi drodzy, kilka słów o samym Mobasie. Oczywiście format pełnego ATX-a, oczywiście podstawka AM4 pod Ryzeny, oczywiście chipset B450. Tak, gdzieś mi mój wskaźnik profesjonalny wcięło i dzisiaj będę gryzkiem pokazywać. Obsługuje do 64GB pamięci w czterech slotach, teoretycznie oficjalnie do 3200MHz po OC, ale to jest tylko oficjalnie. Jeżeli ta płyta zachowa się jak poprzednie, które testowałem, to spokojnie można na niej puścić o wiele szybsze pamięci. Mamy na niej pięć headerów do naszych wentylatorów. Jeden jest tutaj ukryty obok ośmiopinowego złącza zasilania EPS do procesora, tutaj z tyłu. Pozostałe są tutaj dwa do CPU i jeden wysokoamperowy do pompy I.O., Mamy też na dole jeden sysfanoski i tutaj też jest jeden do tylnego wentylatora. Przeważnie się tutaj go podpina, bo jest najbliżej. Mamy dual BIOS na tej płycie, natomiast dual BIOS jest taki troszeczkę... Yy, fuh, troszeczkę nie taki dual, bo jest to dual BIOS, ale automatnie mamy możliwości ręcznego ustawienia na sztywno jednego z BIOSów, więc płyta decyduje, z którego BIOSu skorzysta. Zapewne jak nie odpalić z jednego, to przełączy się automatycznie na drugi, więc to taka troszeczkę ograniczona funkcjonalność tego dual BIOSu. Sześć portów SATA, z czego dwa są umieszczone tutaj w zasilającej 24 pin, a pozostałe 4 tutaj. Dlaczego? O tym za chwilę wam powiem, jak omówię dyski złącza M2, które mamy w ilości dwóch sztuk na tej płycie głównej. Obydwa są PCIe 3.0, natomiast pierwsze jest prędkości X4, drugie jest prędkości X2 i w momencie jak obsadzamy obydwa te złącza M2 dyskami M2, wypadają nam cztery złącza SATA 6 gigabitowe, możemy wtedy korzystać tylko z dwóch, takie rozwiązanie tutaj producent wymyślił. Też ciekawa rzecz z portami PCIe, oczywiście mamy raz, dwa, trzy porty PCIe X16, natomiast tylko jeden pracuje z prędkością razy 16, drugi pracuje z prędkością razy 4 i ostatni pracuje z prędkością razy 1, to są elektryczne prędkości X4 i X1. No, także tutaj troszeczkę nie poszalejemy, mamy też jeden slot PCIe X, 1. Sekcja zasilania to jest ciekawy temat z tą płytą główną. Sekcja zasilania jest dosyć konkretna 11 fazowa, ale de facto mamy ją w układzie 8 plus 3, ale te 8 faz to są tak naprawdę cztery zdublowane fazy, więc mamy 4 razy 2 plus 3. Tak to mniej więcej wygląda i co ciekawe moi drodzy producent zdecydował się na zamocowanie radiatorów sekcji zasilania na plastikowych kołkach. Nie są one przykręcane. Są na plastikowych kołkach, co dla mnie jest przy tak, no umówmy się, nie najgorzej, nie najgorszej sekcji zasilania, dosyć e, e, ciekawym pomysłem ze strony producenta. Co prawda zbyt mocno latają te radiatory, ale jednak nie mają dobrego docisku taki, jaki by był po użyciu śrubek. E, no to taki już na początku ode mnie minus za to. Sekcja Audio zintegrowana ALC 1220, czyli teoretycznie górna półka integry Audio 7 plus 1. I jak Wam za chwileczkę z tyłu pokażę, wyjście SPDIF optyczne. Za to od razu plus, bo przeważnie te najmocniejsze, najlepsze teoretycznie integry, karty dźwiękowe, karty muzyczne mamy w wyższych modelach, takich jak X470 x370 i równoległych na chipsetach Intela. Na dole oczywiście wyprowadzenie USB 2.0 w ilości dwóch sztuk na przód naszej obudowy, wyprowadzenie również USB 3.0 na przód i kilka wyjść złącz do różnych układów podświetlenia RGB. Płyta oczywiście posiada jakieś tam swoje RGB. Jak świeci zobaczycie za chwileczkę, jak wam pokażę, jak ona też działa, jak będziemy sprawdzali jej sekcję zasilania. I na samym dole płyty mamy e, debug Lady, czyli kody informujące o ewentualnych problemach z kartą graficzną, z procesorem bądź też z naszym RAMem. Jeszcze rzut oka od tyłu płyty głównej: jak widzicie, kołki plastikowe od radiatorów w sekcji zasilania, natomiast sam radiator chipsetu jest już przykręcany. Moi drodzy, tylny panel, tylne wyjścia, za boga to nie ma. Jak już widzicie, mamy wyjście DVI, ale D. HDMI 2.0, mamy LAN od Intel'a, kartę sieciową 1 mamy jeden port USB typu C, mamy cztery sztuki USB 3.0 i 3.1 Gen1, i mamy jeden port ten czerwony USB 3.1 Gen2 typu A. A wyjście audio i, tak jak powiedziałem wcześniej, wyjście optyczne SPDIF naszej karty dźwiękowej. jest moi drodzy, wygląd standardowy dla wszystkich płyt Aurusa. Wygląda nas nie zaskoczy, natomiast zaskoczyć nas może małą funkcjonalnością dotyczącą podkręcania np. procesora. O ile CPU clock ratio można ustawić bez problemu na jakie sobie życzymy, nawet na 5 GHz, o tyle nie oznacza to, że płyta to przyjmie, ponieważ jest problem z ustawieniem, a raczej z brakiem możliwości ustawienia. Napięcia. W przypadku VKORa możemy ustawić to tylko dynamicznie, ustawić z albo z trybu auto na tryb normal, a potem pozostaje nam tylko offset od minus 0,300 V do plus. 0,204V, co jest wartością niewystarczającą w przypadku mojego procesora, mojej sztuki, dopuszczenia go nawet na 3900 MHz. Ale to jest kwestia tylko i wyłącznie biosu. Mam nadzieję, że producent tutaj zastosuje niedługo poprawki i sytuacja z możliwością podkręcenia na tej płycie wróci do normy i będzie to możliwe w pełnym zakresie. Będzie można sobie w pełni ustawić ręczne podkręcenie tego procesora, a nie bazować na jakichś dziwnych wartościach, które nijak nie mają się do rzeczywistości i. Za ich pomocą nie można praktycznie podkręcić procesora na tej płycie głównej. Mimo szczerej chęci, musiałem podkręcanie dokonać za pomocą oprogramowania Ryzen Master, ponieważ BIOS nie umożliwił mi jakiekolwiek możliwości podkręcenia tego procesora. Jak widzieliście, nie ma możliwości ustawienia ręcznego napięć v Można zrobić tylko offsetem, który jest niewystarczający do tego, żeby na przykład procesor zbutował się z prędkością 4000 MHz. Temperatury sekcji zasilania, temperatura otoczenia 25 stopni, utrzymują się na wysokim poziomie, około 103 stopni, jak widać na załączonym obrazku. I niestety nie jest to najniższa temperatura. Natomiast powierzchnia radiatora dosyć chłodno, jak na temperatury, więc pod tym względem pamiętajcie o zastosowaniu chłodzenia powietrznego, które by dodatkowo dmuchało, jeszcze nie tylko zbierało ciepłe powietrze. Z nad samego procesora i radiatora, ale żeby też wentylator dmuchał przez to i dmuchał również na sekcji zasilania. Jak w przypadku Ryzenów, powtarzam zawsze, FOTYS 3 jest idealnym przykładem na to, jak chłodzić procesor i sekcję zasilania płyty głównej. Płyta wpadająca ze skrajności w skrajność. Dobra sekcja zasilania, natomiast jej chłodzenie pozostawia sporo do życzenia. Jeżeli użyjemy dobrego schładzacza, który dmucha przez finy na sekcję zasilania, to temperatury tej sekcji będą w porządku. Natomiast jeżeli użyjemy AIO, na przykład na procesor, to możemy się obawiać, że sekcja nam będzie się przegrzewała. Z drugiej strony, raczej mały problem aktualnie, ponieważ z tej płyty głównej nie umożliwia w zasadzie. Praktycznie żadnego podkręcenia. Jak widzieliście, te parametry dotyczące ustawień procesora do OC są żadne, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie biosu. więc mam nadzieję, że Aurus to poprawi. Patrząc na inne produkty firmy Aurus, myślę, że nie dadzą tutaj ciała chłopcy, a wezmą się w garść i poprawią ten bios tej płyty, bo płyta ma naprawdę duży potencjał. Płyta jest naprawdę szybką płytą na chipsecie B450. Dla osób, które w tym momencie nie chcą podkręcać swojego Ryzena, a jest sporo takich osób, może być to całkiem niezły wybór, bo jej natywna prędkość jest naprawdę wysoka. Płyta, oczywiście, obsługuje Store MI od firmy AMD. Jak każda płyta na chipsecie B450 i X470, więc jak chcecie przyspieszyć swój dysk twardy, to bez problemu możecie to za jej pomocą również uczynić. Dobra karta dźwiękowa, nie jest krzykliwa ta płyta główna, nie ma jakiegoś super, mega wypasionego podświetlenia RGB. Świeci nam się tylko i wyłącznie radiator chipsetu oraz logo Aurusa na topie osłony tylnych portów oraz z tyłu również tutaj logo Aurusa. Więc dla osób, które brzydzą się RGB bądź też nie lubią zbyt dużej ilości podświetlenia RGB w swoim komputerze, może być to również ciekawy wybór. Płyta kosztuje około 500 złotych, czy to dużo? Jak na chwilę obecną, z tak wypuszczonym biosem do ludzi, wydaje mi się, że to jest sporo. Za niewiele więcej możemy dostać płyty na czypsecie X370, X470 i też kilka modeli płyt konkurencji na chipsetach B450. I ode mnie to tyle, moi drodzy. Dzięki serdecznie za oglądanie tego testu, recenzji i prezentacji AURUS B450 Pro. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, wideoblog tech.